W hali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się mecz drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Doraz ZK Manysa Kłodzko podejmował na swoim parkiecie zespół Albę Chorzów. Obydwie drużyny przed sezonem dokonały sporo roszad w swoich kadrach. Zarówno Alba, jak i Nysa wciąż pozostają bez zwycięstwa. Jest to kwestia w naszym wypadku na pewno jakiegoś zgrania się jeszcze tych nowych zawodników, chociaż też nie do końca, bo w turniejach przedsezonowych wyglądaliśmy dobrze i nie było to jakby problemem, a zawodnicy byli jeszcze mniej zgrani niż w tej chwili. Ja powiem tak, no w dwóch pierwszych meczach to przegraliśmy naprawdę pechowo, no w pierwszym meczu dwoma punktami, więc to jest tak, no łód szczęścia decydował. Z kolei z Gliwicami, no z Potentatem można powiedzieć w tym momencie w drugiej lidze też nieznacznie, także no to nie jest kwestia, że my jakoś źle gramy, no po prostu no mieliśmy trochę mniej szczęścia. Tak, przyjechaliśmy w najsilniejszym składzie, jeszcze z nowym naszym nabytkiem, z Przemysławem Tradeckim, żeśmy go zakontraktowali dwa dni temu. Jest to rozgrywający, który w poprzednim sezonie grał w Skierniewicach, pochodzi z Włocławka. Mamy nadzieję, że być może on będzie takim pewnym zaskoczeniem tutaj dla gospodarzy, bo nie ukrywam, że Marcina Radomskiego, trenera Doralu, znam dobrze. W związku z tym no, nie mamy dla siebie, znaczy nie mają te zespoły jakby dla siebie jakichś szczególnych zagadek, więc być może to będzie jakaś taka rzecz, która go zaskoczy. Sytuacja kadrowa Doralu ZK Mynysy Kłodzkiej przed meczem z Albą Chorzów nie napawała optymizmem. Nasza sytuacja kadrowa dalej jest tragiczna. Tak? W tym tygodniu na 3 treningi, jeden spędziliśmy tylko w 10-osobowym składzie, który pozwolił na trenowanie tych meczowych sytuacji. Tak, to trenujemy w liczbie 8-9 zawodników. Nie uległa zmianie od zeszłego tygodnia bądź od dwóch tygodni. Zawodnicy kontuzjowani wrócili do treningu, ale to jeszcze jest bardzo dalekie od optymalnej dyspozycji i co jest ważniejsze, wykorzystanie ich w 100% na treningu. Niestety z powodu długotrwałej przerwy w treningach na ławce rezerwowych znalazł się Michał Weiss i Czesław Radwański. Nie zagrał również Rafał Ulrich, któremu obok urazu stopy pojawił się kolejny problem z nogą. Natomiast ten mecz był szczególny dla Piotra Magdziarza, który dołączył w tym sezonie do zespołu Nysy z Alby Chorzów, który grał 2 lata. Powiedzmy, mamy rozpracowany zespół. Jakieś tam 2-3 podpowiedzi udzieliłem trenerowi odnośnie naszych dzisiejszych rywali. Obydwa zespoły liczą na przełamanie, a w Polsce chyba nie spodziewacie się takiego początku. Nie spodziewacie się takiego początku sezonu, prawda? No nie spodziewaliśmy się, ale też z kolei mieliśmy dosyć trudny terminarz, także wiedzieliśmy, że o każde zwycięstwo tych 3 pierwszych meczach będzie bardzo trudno. No i teraz powiedzmy mamy mecze bardzo ważne, które musimy po prostu wygrać dzisiaj z Albą i za tydzień z Żorami, żeby, że tak powiem, się odbić od dna. Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia 9-0 dla gości. Dopiero Robert Cieśla w 5 minucie przełamał niemoc w ataku, zdobywając 2 punkty. Gospodarze pod koniec ćwiartki zmniejszyli nieco dystans do rywali. Po celnych rzutach wolnych Marcina Kowalskiego. I podobnie Marcin Kowalski. A później po 2 punktach Artura Baryczy i Roberta Cieśli. W 7 minucie doralowcy objęli prowadzenie po celnej trójce Kowalskiego. Za 2 punkty trafił Łukasz Wójcik z Alby Chorzów, a kolejnym celnym rzutem za 3 punkty popisała się Nysa za sprawą Józefowicza. Akcję 2+1 dołożył Bartkowiak i Nysa wyszła na prowadzenie 17-11. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza kwarta meczu. W drugiej kwarcie goście odrobili 2 punkty i po dużej przerwie walka toczyła się punkt za punkt i trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 53-52 dla Nysy. Wyglądało na to, że walka o zwycięstwo będzie toczyć się do ostatnich minut meczu. Końcówka meczu należała jednak zdecydowanie do gości. Na 4 minuty przed końcem meczu już był wynik 57-66 dla Alby i Nysa miała do odrobienia 9 punktów. Dodatkowo zespół z Nysy został osłabiony opuszczeniem boiska za 5 przewinień Artura Baryczy. Kłodczanie nie byli w stanie zminimalizować strat, a przewaga Chorzowian wzrosła momentami do 12 punktów. Dodatkowo ostatnie minuty Nysa musiała radzić sobie bez Bartkowiaka, który zszedł za 5 przewinień. Ostatecznie pojedynek zakończył się porażką Doralu ZK Mynysy Kłodzko 66-80. Mecz był bardzo wyrównany właściwie do połowy czwartej kwarty i niestety układało się to dla nas tak nieszczęśliwie jak w wszystkich pozostałych meczach do tej pory, któreśmy przegrali. No i powiem, że trochę zamarłem w czwartej kwarcie, kiedy prowadziliśmy 5 punktami i nie potrafiliśmy skończyć 2 łatwych akcji podkoszowych.
bałem się, że historia się znowu powtórzy i że znowu przegramy. No ale gdzieś tam powiedzmy mądrość moich graczy, no trochę nie ukrywam, że Kłodzko miało też trochę pecha. Wydaje mi się, że opadli trochę z sił w końcówce, bo jednak mniejsze możliwości trener miał do zmian. No i to było widać, w końcówce nie trafiali rzutów za 3 punkty. Wydaje mi się, że dobrze też, żeśmy grali przeciwko Bartkowiakowi. Kryliśmy go przed piłką, od piłki, żeśmy go kryli wychodząc przed gracza i to się sprawdziło, bo ten zawodnik w poprzednich meczach no, sporo punktów rzucał, a wydaje mi się, że w naszym dzisiejszym spotkaniu no, chyba nawet nie zbliżył się do 20 punktów, więc udało nam się przynajmniej tą jedną pozycję zneutralizować. Nie udało się wygrać. Co zadecydowało, że takim wynikiem to spotkanie się zakończyło? No, nasza gra w czwartej kwarcie, bo zarówno jedna, jak i druga drużyna dzisiaj nie grała jakichś rewelacyjnych zawodów. A my w czwartej kwarcie nie potrafiliśmy zmienić naszego sposobu gry, czyli przestać rzucać z daleka, a próbować coś penetrować, bo te rzuty niestety nie wpadały. A daliśmy kilka prezentów drużynie gości w postaci no, głupich fauli, nie ma co, głupich fauli, które ich wysyłały na linię osobistych i oni punkcik po punkciku odjechali nam na 10 punktów. No i tej przewagi nie byliśmy w stanie odrobić. Ale dalej gracie, nie załamujecie się właśnie taką postawą i tymi wynikami? Musimy, nie mamy wyboru, tak? No, nie ukrywajmy, dzisiejszy mecz był jak najbardziej do wygrania. No, musimy walczyć i trenować po to, żeby jeżeli będą następnym razem takie okazje, to my je musimy wykorzystywać, tak? Bo z dobrymi przeciwnikami graliśmy naprawdę nieźle, a z przeciwnikiem słabszym zagraliśmy naprawdę źle. No, tylko pracą na treningach myślę, że jesteśmy w stanie to nadrobić. No i czekamy na powracających po kontuzji zawodnikach, tak, żeby zaczęli stanowić pełną wartość tej drużyny i żeby można było ich wykorzystać w meczu, tak, bo dzisiaj takiego zawodnika jak Michał Weiss, który gdzieś potrafi spenetrować i rzucić te punkty na wysokiej skuteczności z pola 3 sekund, na pewno zabrakło. W następnej kolejce Doralowcy zagrają mecz na wyjeździe z HK Bank Spółdzielczy Żory. Natomiast 7 listopada w ramach drugiej rundy Pucharu Polski o godzinie 18 w hali Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Doral ZK Manysa Kłodzko rozegra mecz z WSTK Wschowa Sława. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.